Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Znalezione, Przeczytane i zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia filmu, który jest taką kontynuacją, drugą częścią mojego podsumowania lektur wakacyjnych. Dzisiaj opowiem Wam o książkach papierowych oraz o dwóch e-bookach. I na zachętę mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj w moim zestawieniu naprawdę nie ma żadnej słabej książki. Dlatego zostańcie, zapraszam. Dzisiaj zacznę od pozycji non-fiction, to jest biografia. Karolina Dzimira Zarzycka napisała biografię Marii Dulębianki pod tytułem Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki. Pokazywałam Wam tę książkę w Book Hallu przedwakacyjnym, gdzie wspominałam o tym, że nabyłam tę książkę w ramach festiwalu Big Book Cafe i byłam na spotkaniu z autorką. To jest debiut autorki. Ona jest historyczką sztuki i dotychczas publikowała raczej takie teksty naukowe poświęcone no właśnie historii sztuki. Artykuły, natomiast to jest jej taki debiut książkowy i bohaterką uczyniła właśnie Marię Dulębiankę, która w naszej przestrzeni tutaj publicznej, czytelniczej wydaje mi się, że jest taką postacią zupełnie anonimową i nieznaną. To jest biografia szczególna, bo to jest biografia o takim życiu podzielonym, przełamanym na pół, tak można byłoby powiedzieć, nawet właśnie w podtytule mamy dwa życia Marii Dulębianki, dlatego że Dulębianka oprócz tego, że była artystką, pionierką w wielu dziedzinach i taką kobietą, która zasłynęła też na salonie międzynarodowym w tym świecie artystycznym, to poświęciła się też walce o prawa kobiet, więc była jedną z pierwszych emancypantek polskich. I w pewnym momencie też tak jakby, no, można powiedzieć, poświęciła swoją karierę na rzecz wspierania właśnie tego ruchu feministycznego. Dlatego też właśnie Dwa życia to jest takie trochę rozszyfrowanie zagadki tego podtytułu. Bardzo Wam tę książkę polecam. Chciałabym jeszcze do niej wrócić za jakiś czas, dlatego że zostało mi jakieś 70 stron do jej skończenia, więc tak naprawdę nie postawiłam jeszcze kropki nad i. Natomiast jest to na tyle fascynująca książka i świetnie napisana, bardzo bogata w źródła, w takie detale, szczegóły oddające też charakter epoki, w której żyła Dulębianka, że mam pewien pomysł na to, żeby zrobić dłuższy odcinek o tej książce, to jeżeli interesujecie się sztuką i jeżeli interesujecie się początkami feminizmu w Polsce, to moim zdaniem jest to lektura obowiązkowa. Ja zawsze namawiam, żeby sięgać nie tylko po te współczesne książki poświęcone no właśnie ruchom kobiecym, po autorki takie jak Rebeka Solnit, ale żeby sięgać też po książki czy opracowania, nie tylko pisane przez kobiety, które żyły na przełomie właśnie wieków XIX i XX, czy w początkach wieku XX, ale też po opracowania poświęcone ich życiu. I dlatego tutaj bardzo, bardzo Wam z tego powodu polecam tę książkę. Książka zresztą jest bardzo tak napisana, ciekawie, konstrukcyjnie, bo narracja jest pisana w czasie teraźniejszym, czyli my właściwie żyjemy razem z Dulębianką. Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy trochę w Warszawie, trochę jesteśmy w Wiedniu, trochę jesteśmy w szkole artystycznej w Paryżu i faktycznie możemy poczuć tamten klimat, nie tylko polski właśnie okresu zaborów, taki no, podzielonej na trzy części, ale też możemy poczuć realia tamtego życia, czyli jeżeli Dulębianka jedzie do Paryża, no to my z nią odbywamy tę podróż. Ale książka też oddaje moim zdaniem niezwykle ciekawie to połączenie właśnie tematu sztuki i feminizmu. Pokazuje nie tylko to, jak trudno miały kobiety ogólnie w życiu publicznym, w życiu społecznym, to pokazuje też, no, jak miały trudno w życiu artystycznym, jak drzwi do szkół artystycznych w Polsce, w Europie były zamknięte przed kobietami, a jeżeli się otwierały, tak jak się otwierały, no właśnie w Paryżu głównie, bo to jakby Francja, Paryż, to były te miasta, gdzie, które były pionierskie, jeśli chodzi o właśnie dopuszczanie kobiet do uprawiania zawodów artystycznych.
to jeszcze jak bardzo powoli toczył się ten proces. Jeżeli kobietom pozwalano wreszcie malować, no to decydowano, świat męski decydował za nie, co ma być motywem ich sztuki. Jak chętnie spychano kobiety gdzieś tam w takie obrzeża sztuki, no właściwie mówiono, że okej, no jeżeli już mogą malować, no to niech się zajmują sztuką dekoracyjną, sztuką taką ludową może, niech malują, nie wiem, kwiatki, motylki, ale już na przykład, żeby dopuścić adeptki sztuki do malowania aktów, no było to niemożliwością, tylko mężczyźni mieli dostęp. Jeżeli kobiety kształciły się już w Europie, no to też musiały płacić podwójne pensum za swoją naukę, bo też nie uznawano, że właściwie zazwyczaj za ich edukację mogą zapłacić rodzice, natomiast od mężczyzn oczekuje się, że będą szybciej samodzielni i muszą sami opłacać swoje studia, więc tych kuriozów tutaj jest bardzo dużo i Dulembianka uosabia zresztą też tutaj bardzo mocno to środowisko polskie i tą atmosferę, sytuację w Polsce. Ona też pisze, publikuje teksty, gdzie przeciwstawia się takiej dominacji właśnie mężczyzn i wyśmiewa tak naprawdę wszelkie postulaty, które bardzo próbowały stłamsić ruch feministyczny. Tutaj dostaje się no wszystkim, łącznie z Prusem, który napisał w tamtym okresie Emancypantki i który bardzo czuł takie powołanie, żeby pisać o sprawach kobiecych. Dulembianka uważała, że to jest ostatnia rzecz, jaką powinni zajmować się pisarze, czyli pisanie o kobiecości, o tym, co czują kobiety. Stawiając już kropkę, chciałam jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego życia autorki z Konopnicką. One są tutaj przedstawione jako taka para będąca czymś w rodzaju małżeństwa bostońskiego. Boston Marriage to był taki termin, który powstał w Ameryce i który charakteryzował związki partnerskie, powiedzmy tak w cudzysłowie, niezamężnych kobiet, które postanowiły wspólnie żyć, ale ten aspekt seksualny, powiedzmy, nie był najważniejszy. To znaczy on w ogóle mógł nie istnieć. Te kobiety mogły się po prostu przyjaźnić, opiekować sobą nawzajem i wspólnie po prostu iść przed życiem. I taką parą były Konopnicka i Dulembianka. Dulembianka, która w zasadzie poznała Konopnicką już w bardzo dojrzałym życiu, mówię o Marii Konopnickiej, bo Maria Konopnicka no, miała już gromadkę dzieci, które zresztą już dorosły. Zostawiła przed ukończeniem 50 roku życia swojego męża Jarosława Konopnickiego i postanowiła zająć się swoją karierą artystyczną. I gdzieś tam w jednym z warszawskich salonów poznała właśnie Dulembiankę, z którą potem no, przemierzyła kawał Europy i którą, właściwie żyła do śmierci, bo Dulembianka opiekowała się Konopnicką. I tutaj też no, my do końca nie wiemy, jak głęboki był charakter tego związku. Świetna książka, świetnie opracowane źródła, głównie opierające się na korespondencji, na listach Marii Konopnickiej do jej dzieci, bo tam się najwięcej pojawia właśnie postaci Marii Dulembianki. O samej Dulembiance niewiele możemy przeczytać, ale pracę, jaką wykonała autorka tutaj Karolina Dźmira-Zarzycka, warto docenić, warto zwrócić uwagę. Więc też powiem wam, że ona jest bardzo taka lekka, przyjemna w czytaniu. Bardzo, bardzo ciekawa lektura. Serdecznie wam polecam wydawnictwo Marginesy. To jest publikacja tegoroczna. Jeśli interesują was te tematy, te postacie, to uważam, że naprawdę szkoda byłoby tę pozycję ominąć i nie wrzucić jej do własnego TBR-u. Polecam i obiecuję, że jeszcze z tą książką wrócę. Teraz chciałabym wam też powiedzieć o książce zupełnie niezwykłej. To jest Pocztówka z Mokum, 21 opowieści o Holandii Piotra Oczko. Wydało to wydawnictwo Znak i jest to wydawnictwo z zeszłego roku, 2021. Pocztówka z Mokum to jest książka, która przybliża nas do kultury holenderskiej, do sztuki holenderskiej, ale też opowiada nam historię przemian społecznych w Holandii. I autor jest moim zdaniem człowiekiem niezwykłym o tyle, że no to jest fanatyk kraju nizin. To jest książka napisana przez kogoś, kto jest absolutnie zafascynowany tą kulturą, absolutnie zafascynowany też i współczesną Holandią, nie tylko tą Holandią spod znaku wiatraków, czy absolutnie genialnych dzieł sztuki z wieków ubiegłych, ale to jest człowiek, który no gdzieś tam odnalazł swoje jakieś pokrewieństwo duchowe, akurat w tamtym
tamtym regionie, spędził tam też kawał swojego życia i postanowił napisać coś w rodzaju reportażu, coś w rodzaju opowieści bardzo subiektywnej o Holandii. Gdybym miała powiedzieć, jakie główne elementy składają się na tę książkę, no to to jest na pewno oczywiście sztuka malarska i kultura holenderska. To są właśnie przemiany społeczne. Z naciskiem na to, co działo się w Holandii, co dokonało się w Holandii w latach 60. XX wieku. I też sakrum, bo tutaj dosyć dużo jest też miejsca, autor poświęca sferze religii i też sztuce sakralnej. To są właściwie, nawet bym powiedziała, takie mini eseje poświęcone właśnie no, wszelkim kodom, znakom kulturowym Holandii. Czyta się to znakomicie. Czyta się to znakomicie nie tylko dlatego, że autor, tak jak powiedziałam, jest fanatykiem, ale jest przede wszystkim wielkim erudytą, intelektualistą. Takim autorem, który wychodzi od szczegółu i rozbudowuje bardzo pięknie historię w taką opowieść, którą czyta się chętnie, nawet jeśli człowiek nie jest do końca zainteresowany danym regionem. I to jest książka, którą zdecydowanie polecam każdemu, kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej ponad standardowe informacje o Holandii, jakie znajdziemy w jakimś, no nawet lepszym, powiedzmy, przewodniku turystycznym. To, co mnie urzekło w tej książce, to są takie analizy, historie, wycieczki, w których autor pokazuje nam bardzo wiele takich niejednoznaczności. To znaczy, na przykład, kiedy pisze o wiatraku, pisze o całej symbolice związanej z wiatrakiem i pokazuje nam, czym są właściwie wiatraki w kulturze holenderskiej. Że wiatrak nie jest tylko budowlą, ale jest właśnie symbolem, znakiem, który można odczytywać począwszy od porównywania go na przykład z krzyżem Golgoty, aż do no, znaku, który symbolizuje dzisiaj porządek świecki. I to przejście, cała ta droga, taki tok myślowy autora jest samą przyjemnością czytania. Bardzo ciekawie opisane są oczywiście te lata 60., czyli wielkie rewolty studenckie, które dały początek, impuls do tych wielkich przemian, gdzie rzeczywiście całkowicie młode pokolenia podważyły ten porządek swoich przodków, oparty na no właśnie władzy autorytetu, oparty na takiej hierarchii. I Holandia stała się krajem głęboko zateizowanym, bardzo otwartym, tolerancyjnym, pionierskim pod wieloma względami. Myślę, że jest też dla wielu uosobieniem szatana i to też na pewno nierzadko można takie głosy spotkać, zwłaszcza w dyskursie publicznym tutaj w naszym kręgu europejskim, polskim. Ale te rewolty studenckie, które dały początek tym gwałtownym przemianom, takim też mentalnym samych Holendrów, są tutaj bardzo wnikliwie i ciekawie opisane i przeanalizowane. I jeszcze dodam, kiedy tutaj mowa jest o tych przemianach takich mentalnych i o takim zupełnie odwróconym, zmienionym porządku moralnym, to autor pisze o tym w taki bardzo interesujący sposób, nawiązując do słynnego holenderskiego rytuału czyszczenia. To znaczy, ja sama nie byłam tego świadoma, nie wiem jak wy, ale jeszcze do połowy XX wieku w Holandii bardzo taką powszechną praktyką było czyszczenie elewacji domów. I to wynikało trochę z pewnych tradycji też takiego surowego właśnie kalwinizmu, gdzie no, bardzo dbano o właśnie elewację domów, o trotuary, podesty i właściwie taki widok kobiet, które wylewały właśnie wiadro z wodą i mydlinami, no to jeszcze w latach 50. w Holandii był na porządku dziennym. I zupełnie zerwano z tą praktyką właśnie w latach 60. I to jak autor o tym pisze, jak pokazuje to jako taki pewien symboliczny taki rytuał przejścia, tej zmiany, wywrócenia tego starego porządku, zrobiło na mnie niezmierne wrażenie. No i na pewno interpretacje obrazów, głównie sztuki holenderskiej z XVII wieku, tych wszystkich zbiorów z Rijksmuseum Museum, to jest też no, taka uczta intelektualna. Świetnie się to czyta. Zresztą nie tylko obrazów, bo on też tutaj sporą część w tej książce poświęca flizom holenderskim, tym takim kobaltowym, błękitnym płytkom. Jak mi się uda, to wrzucę wam trochę zdjęć, grafik z tej książki, bo autor jest w ogóle kolekcjonerem tych fliz i bardzo ciekawie też o nich pisze, o ich takiej roli bardzo użytkowej w życiu codziennym, ale też no właśnie też postrzeganiu
ich jako elementu no, takiej sztuki dekoracyjnej. Ja miałam ogromną przyjemność z czytania tej książki. Znam trochę Holandię, trochę po niej podróżowałam, ale nie jakoś może przesadnie dużo. Nie byłam chyba, nie wiem, z 15 lat, więc jakoś tak nabrałam ochoty, żeby wyskoczyć sobie, nie wiem, do Rotterdamu czy gdzieś, bo ta książka rzeczywiście tak trochę nastraja czytelnika, żeby się gdzieś tam właśnie do tego kraju nizin wybrać i trochę go pozwiedzać. Piotr Oczko, 21 opowieści o Holandii. Serdecznie polecam. Następną książką, którą Wam bardzo gorąco polecam, są eseje Oksany Zabuszko, ukraińskiej pisarki, wydane w tym roku przez wydawnictwo Agora, zatytułowane Planeta Piołun. Ten zbiór esejów został zresztą wydany razem z inną książką autorki, to już jest wznowienie. Taka sztandarowa powieść Oksany Zabuszko z lat 90. Badania terenowe nad ukraińskim seksem, to też Wam bardzo polecam. To jest zbiór esejów, gdzie Oksana Zabuszko daje się poznać jako taka pisarka intelektualistka. Oczywiście tematem przewodnim jest Ukraina, Ukraina na przestrzeni wieków, ale głównie Ukraina wieku XX. I ponieważ to jest szczególny gatunek, esej, to jest taki gatunek bardzo nasycony różnego rodzaju tematami, kontekstami kulturowymi, że trudno jest mi streszczać tak naprawdę każdy esej. Zajęłoby mi to prawdopodobnie kilkadziesiąt minut. Ja tę książkę serdecznie polecam, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś na temat współczesnej Ukrainy, bo Oksana Zabuszko mówi tutaj głosem Ukrainy. Ona się próbuje tutaj przedrzeć przez ten wielogłos, który się zresztą teraz pojawił od czasu no, 24 lutego, wiemy z jakiego powodu, ale ona znakomicie tutaj manifestuje też to, co działo się wcześniej, czyli że nikt właściwie nie chciał Ukrainy słuchać, że jakby też cała kultura ukraińska, literatura, sztuka jest sztuką znaną tylko Ukraińcom. Nikt tego nie chce zgłębiać, nikt tego nie chce poznawać. I właściwie dopiero teraz trochę się o tym mówi przy okazji wojny. Natomiast gdybym miała Wam powiedzieć, jakich tematów, jakich kwestii dotyka Oksana Zabuszko, no to myślę, że wymieniłabym na pewno Wielki Głód, Hołodomor z lat 30. Czarnobyl, jeden esej jest poświęcony wybitnie, całkowicie tłumaczeniu, tekstowi i tłumaczeniu tego tekstu Swietłany Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa, ale też próba ukazania narodu ukraińskiego w zestawieniu go z innymi narodami, które zostały poddane swego rodzaju takim testom przetrwania, jeśli mogę takiego trochę kolokwialnego języka użyć. I jeśli chodzi o takie analogie, które przywołuje tutaj Zabuszko, no to jest na przykład Japonia, dlatego że Oksana Zabuszko dostrzega bardzo wiele analogii w cierpieniu Ukraińców i w tym, co spotkało ten naród. Z Japończykami, którzy no, najpierw doświadczyli ataku bomby w latach 40. pod koniec II wojny światowej i zostali wchłonięci przez kulturę amerykańską, no to potem nawiązuje oczywiście do tragedii fukuszyńskiej, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo intelektualnie, to są bardzo ciekawe teksty. No, przebija z nich oczywiście taka niezgoda i taki upór w tym, żeby nie dać się tak kulturowo, mentalnie unicestwić Rosji, która no, zawsze próbowała tą Ukrainę sobie podporządkować i właściwie ją wchłonąć. Stąd właśnie ten Hołodomor się tutaj pojawia jako ten pierwszy, największy test, który przeszła Ukraina z Związkiem Radzieckim, ale jest tutaj też takie trochę oskarżenie środowiska inteligenckiego, świata intelektualnego i mowa tutaj nie tylko o świecie zachodnim, który, tak jak powiedziałam wcześniej, nie chciał Ukrainy słuchać, traktując tak jakby porachunki rosyjsko-ukraińskie jako wewnętrzne niesnaski no, byłych republik sowieckich. Jest też oskarżenie skierowane do świata inteligencji rosyjskiej. Tutaj moim zdaniem Zabuszko stawia bardzo ciekawe pytania. Stawia pytanie o odpowiedzialność właśnie inteligencji, która teraz w momencie no, trwającej wojny nie zabiera głosu, ale też wcześniej w swojej twórczości nie poruszała
tematów, no różnych tematów, takich jak na przykład wina wobec traktowania mniejszego narodu, mniejszego państwa, że nikt się właściwie też z dysydentów rosyjskich, którzy musieli uciekać ze Związku Radzieckiego, o tę Ukrainę nie upominał. I polecam Wam bardzo serdecznie w tym kontekście esej poświęcony dwóm spotkaniom z Józefem Brodskim, w którym autorka w bardzo bezpośredni, taki bolesny, przejmujący sposób opisuje, jak została no, w pewnym sensie poniżona przez noblistę, kiedy po pierwsze nie rozpoznał on jej z ich poprzedniego spotkania, po drugie zadał jej takie bardzo podszyte ironią i jednak takim poczuciem wyższości pytanie, a właściwie Ukraina to gdzie to jest? To było spotkanie zresztą też z Czesławem Miłoszem. Nie chcę Wam tutaj jakby zdradzać takiego wydźwięku i charakteru, bo to trzeba po prostu samemu przeczytać, ale bardzo tak symbolicznie oddaję, że no, ta próba stłamszenia Ukrainy to no, nie występuje tylko w wydaniu takim państwowym, ogólnokulturowym, ale też odnosi się właściwie do wszystkich Rosjan. To są eseje, które są bardzo temperamentne, pisane z nerwem. One są bardzo takie, są takim krzykiem trochę. Ja jestem pełna podziwu dla autorki, która świetnie porusza się w świecie sztuki, kultury, też międzynarodowej. Tutaj spotykamy tak dużo odniesień do współczesnych dzieł literackich, filmowych. Bardzo często wraca motyw na przykład twórczości filmowej Larsa von Triera, duńskiego reżysera, i do jego filmu Antychryst. Ja no, byłam pełna podziwu do tych interpretacji Oksany Zabłuszko, które pokazują, jak bardzo obyta z kulturą jest to pisarka. I podobały mi się też odniesienia do historii, do Marksa, ale też do teorii literatury, do Jacques'a Derrida na przykład. Polecam Wam zresztą też przeczytanie tej książki, żeby nie tylko lepiej zrozumieć kulturę ukraińską, ale też historię. Historię Europy Wschodniej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej z takich wątków geopolitycznych, na przykład na temat Abchazji, na temat Naddniestrza, to te eseje Oksany Zabłuszko myślę, że znakomicie Was do tego tematu przybliżą. Świetna rzecz, bardzo, bardzo Wam polecam. Moim zdaniem w ogóle dla próby zrozumienia też tego, co dzieje się u naszych sąsiadów i jak patrzymy na kulturę ukraińską, na literaturę, jak chcemy jej słuchać dzisiaj, tak? To jest moim zdaniem książka obowiązkowa. Planeta Piołun, serdecznie Wam polecam. I następna książka, o której powiem Wam, może nie za długo, ale z ogromną przyjemnością. I spośród tych wszystkich dzisiaj tutaj omawianych, to chyba jest najlepsza książka i książka, którą ja bym spokojnie mogła określić mianem książki miesiąca, tak jak to robię co miesiąc. To jest Tomas Nevinson Javiera Mariasa, czyli suplement, kontynuacja poprzedniej książki tego hiszpańskiego pisarza Berta Isla. I powiedziałabym, że to jest Marias rzeczywiście w pełnej krasie. Któryś z twórców napisał, w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, który, ale napisał świetnie o tej książce, że to jest summa Mariazorum, czyli naprawdę esencja wszystkiego, co najlepsze w prozie Mariasa. Pozdrawiam tutaj moją widzkę Wandę, która co prawda pisała mi, że była rozczarowana tą książką. No to powiem szczerze, że nie wiem dlaczego, bo ja wręcz przeciwnie, uważam, że jest ona nawet lepsza od Berty Isli i powoduje, że Marias jest na szczycie w samej czołówce, jeśli chodzi o moich ukochanych pisarzy, współczesnych pisarzy międzynarodowych. Mamy tutaj cały czas ten wątek szpiegowski, mamy wątek no właśnie współpracy głównego bohatera z tajnymi służbami specjalnymi, mamy zagadkę szpiegowską. No i mamy bardzo wiele tematów, które tylko Marias potrafi w takiej prozie niby gatunkowej, chociaż to nie do końca jest proza gatunkowa, ale właśnie podnieść do tej niezwykłej rangi literatury, pięknej literatury z wyższej półki. Tu są rozważania, ponieważ wątek jest mocno związany z działalnością takich organizacji jak IRA czy ETA i tych jakby jednostek paramilitarnych i ten główny bohater oczywiście jest tutaj uwikłany we współpracy z tymi służbami, wykonywanie ich poleceń, ale mamy tutaj mnóstwo rozważań dotyczących terroryzmu, dotyczących
zabójstwa, dotyczących rehabilitacji zabójców i dotyczących zemsty na przykład, albo też prześladowania przez przeszłość. I to są świetne konteksty, to są świetne sytuacje, to jest w ogóle genialna fabuła. Jestem pełna podziwu, jak Marias potrafi, wymyślając właściwie taką historię z gruntu bardzo sensacyjną, obudować to w taki sposób, że wychodzi z tego bardzo wysublimowana proza i świetna naprawdę perełka, jeśli chodzi o literaturę piękną. Bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. Styl, fraza, przemyślenia, coś pięknego. Bardzo ciekawy jest też początek, bo w ogóle jak to u Mariasa, ja Wam już wiele razy charakteryzowałam prozę Mariasa, że jest to taka proza, która rozwija się tak jak klepsydra, jak przelatuje piasek w klepsydrze, czyli bardzo, bardzo powoli. Tak tutaj też właściwie po 100 stronach dopiero zaczyna się ta historia Thomasa Nevinsona. Mamy świetny wstęp o nieudanym zamachu na Hitlera. I bardzo Wam zwracam uwagę, żebyście sobie to dokładnie przeczytali i później spróbowali połączyć taki wydźwięk na końcu tej książki. No właśnie z tym bardzo interesującym wstępem. Moim zdaniem to jest naprawdę jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy, moim subiektywnym zdaniem, współczesny pisarz. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Thomas Nevinson. A na końcu jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o dwóch książkach reporterskich, które przeczytałam w e-bookach. I jedna z nich to są Historie osobiste Karoliny Sulej. I o tej książce nie mam tak naprawdę za wiele do powiedzenia, dlatego że to jest książka, która jest siostrzaną książką Rzeczy osobistych, czyli wcześniejszej znakomitej książki tej autorki. Jest pewnym takim uzupełnieniem jej, przedłużeniem pewnych historii. Ona jest nadal też o rzeczach, o takich bardzo symbolicznych skrawkach osobistych, wpleciona w historie osobiste kobiet i mężczyzn, którzy przeżyli wojnę i którzy te swoje historie opowiadają Karolinie Sulej, która plecie ten sam ściek, który rozpoczęła już w Rzeczach osobistych. Bardzo dobra książka. Ona mi zresztą tak współgrała bardzo też z książką, o której mówiłam Wam chyba w kwietniu, czyli z Czesałam ciepłe króliki. I jeżeli chcielibyście sobie jakoś tak dopełnić obrazu, poczuć jakby, że zamykacie tę historię jakąś klamrą, to polecam Wam. To jest bardzo dobry reportaż, natomiast no, on nie wniósł już nic nowego, szczególnie w jakieś moje doznania czytelnicze. To jest po prostu kontynuacja wątków wcześniej przez autorkę rozpoczętych i na pewno nie będzie to stracony czas. Ja zresztą bardzo, bardzo lubię pióro i taką wrażliwość szczególną tej autorki, więc ta książka w jakiś sposób była mi bliska. Natomiast ostatnią książką, o której chciałabym Wam powiedzieć, są Angole Ewy Winnickiej. Z tą książką przychodziłam już w Szorcie i to jest bardzo ciekawa książka. Żałuję, że nie mam jej tak fizycznie ze sobą. Mam tutaj jakieś takie skrótowe notatki, ale właściwie nie za wiele. Bo to jest książka, która jest zbiorem kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu rozmów z Polakami, którzy wyemigrowali do Anglii. Tutaj jest mowa o tej emigracji fali 2005 roku. Nie mówimy tutaj o Polakach mieszkających po wojnie w Wielkiej Brytanii. Jest książka bardzo wielowymiarowa, przedstawiająca naprawdę wiele, wiele historii, takich historii, które bardzo różnią się od siebie i które są i smutne, i dojmujące, przygnębiające, mocno realistyczne, takie bardzo sprowadzające na ziemię, jeśli chodzi o pewne wyobrażenia nasze o emigracji, pokazujące też taką bardzo bolesną stronę tak zwanej emigracji czysto ekonomicznej, ale też są takie historie i z poczuciem humoru trochę i bardzo takie dające do myślenia, pokazujące ile też nowego możemy wynieść dla siebie w swoim życiu, jeśli zdecydujemy się na to, żeby zamieszkać w innej kulturze i co możemy zrobić, ile od nas zależy, żeby nie zawsze czuć się obcym. Znalazłam tutaj sporo też takich wątków, które były dla mnie nowością i tutaj na przykład to były historie z Irlandii Północnej, z Ulsteru i z Belfastu, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo żywe są wciąż te konflikty
między no właśnie katolikami a protestantami, bo myślałam, że to się właściwie skończyło wraz z podpisaniem traktatów pokojowych w latach 90. Książka nosi tytuł Angole, bo oczywiście no, w dużej mierze opisuje społeczeństwo, współczesne społeczeństwo angielskie, brytyjskie w całym jego przekroju społecznym. Pokazuje, jak bardzo wciąż jest to społeczeństwo mocno klasowe. Pokazuje, no, na przykład opisując słynne angielskie szkoły z internatem, które udają bardzo takie postępowe szkoły, no ale wciąż jakby te historie dowodzą, jak bardzo snobistyczne jest to środowisko, jak bardzo też zafałszowane, chociaż te historie nie są takie do końca jednoznaczne, ale też myślę, że w znacznej mierze jest to jednak książka o Polakach, którzy doznali tego szoku emigracyjnego, którzy w angielskich realiach zderzyli się z no, nietolerancją i przemocą. Tutaj mam na myśli na przykład historie takie przemocowe w szkołach, jeśli już mowa o szkołach, to znaczy prześladowania przez inne mniejszości, przez Somalijczyków, przez Hindusów, przez Rumunów, ale przede wszystkim jest to książka o szoku emigracyjnym, o zetknięciu się z inną mentalnością, z taką koniecznością szybkiej adaptacji w innych, zupełnie kompletnie obcych Polakom realiach, zwłaszcza tym Polakom, którzy przyjechali na przykład bez znajomości języka do zupełnie obcego im kraju. Z jednej strony Anglia pokazywała im, jak łatwo różne rzeczy można w przestrzeni publicznej załatwić, jak można szybko zarejestrować firmę, uzyskać pomoc, uzyskać mieszkanie, cały szereg benefitów, a z drugiej strony jeśli się na przykład nie zapłaci podatku, jak szybko można też ponieść tego bardzo bolesne i dotkliwe konsekwencje. No na pewno też tutaj ten szok kulturowy dotyczył pewnych relacji międzyludzkich, tego w jaki sposób traktuje się kobiety, jak bardzo trzeba uważać, jak można szybko zostać też pociągniętym do odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowania. Wielu Polaków też zdecydowało się na szybki powrót i myślę, że ten pobyt był dla nich takim przysłowiowym zimnym prysznicem. Jeśli chcielibyście zobaczyć takie całe spektrum doświadczenia emigracyjnego, jak ono wygląda właśnie w XXI wieku, to ja Wam tę książkę, ten zbiór historii Ewy Winnickiej bardzo polecam, chociaż jest to już książka sprzed dobrych paru lat i wydaje mi się, że być może pod pewnymi względami jest ona ciekawa, dlatego że była pisana przed Brexitem i to stanowi taki dodatkowy element, który trochę zmienia też perspektywę współczesnej lektury tego reportażu. Ewa Winnicka, Angole. Książka na pewno warta poświęcenia jej czasu. I to już są wszystkie książki, o których dzisiaj chciałam Wam powiedzieć w drugiej części mojego wakacyjnego summa summarum. Mam nadzieję, że któryś tytuł Was zaciekawił, że po którąś z tych książek zechcecie sięgnąć. Starałam się, żeby było w miarę różnorodnie, bo też tak czytam, więc dla każdego być może coś dobrego. Bardzo Was zachęcam. Dajcie mi też znać, czy po którąś z tych książek zechcecie sięgnąć, a jeśli coś czytaliście, to też podzielcie się wrażeniami. Nawet jeśli się nie zgadzacie, bardzo lubię takie komentarze, które idą gdzieś tam w kontrze do tych moich subiektywnych sądów. Lato się kończy, kończą się wakacje, niedługo wejdziemy w jesień, która mam nadzieję, że będzie też dla nas interesująca czytelniczo. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zaglądajcie na kanał Znalezione Przeczytane. Myślę, że będą się tutaj pojawiały kolejne niespodzianki. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, zbliżającego się weekendu i miłego czytania. Do zobaczenia.